Witam serdecznie na kanale Gothic Loli Handmade i dzisiaj będziemy robili tutorial na wiralowych set chomiczków z TikToka. Tak one się prezentują, takie słodziaki. W tutorialu będziemy wykonywać tego szarego, ale tak samo jak widzicie można zrobić będzie beżowego. Polubcie ten filmik i zapraszam do obejrzenia tutorialu. Powodzenia! Teraz pokażę Wam, co będziemy potrzebowali, żeby wyszydełkować naszego słodziaka. Ja używam Himalaya Dolphin Baby w kolorze 80-320 i drugi kolorek to 80-357 dla naszego brzuszka. Dalej potrzebujemy szydełko. Dla Himalaji zazwyczaj bierzemy 4 mm lub 4,5, ale z powodu tego, że mocno zaciągam włóczkę, używam szósteczki. Oczywiście, że nożyczki, patrzcie jakie piękne mam. Dalej jeszcze potrzebujemy znacznik. Ja używam zwykłą agrafkę z Chińczyka i plastikową igłę. Dlaczego plastikową? Ponieważ ma duże uszko i lekko wsadzić tam po prostu tą pluszową włóczkę. Dalej to mamy, kochani, oczy na bezpiecznym zameczku. Ja używam 16 mm i takie są zapięcia z innej strony. Jeszcze będziemy potrzebowali kulkę silikonową dla wypchnięcia naszego pluszaka, czemuś mi się nie nagrało. I, kochani, różowy, na przykład Yarnar Jeans, żeby zrobić nosek i kokardę. I jeśli chcecie, oczywiście zawieszkę dla breloczka. No i cóż, wreszcie zaczynamy nasze szydełkowanie. Teraz robimy 8 oczek ścisłych. Robimy taki lancuszek. Ostatnie oczko, które zrobiliśmy, trochę zaciągamy, żeby było mniejsze. I w przedostatnie oczko od szydełka robimy zwiększenie, to znaczy 2 półsłupki w jedno oczko. W pierwszy półsłupek wstawiamy nasz znacznik. Dalej szydełkujemy 5 półsłupków po naszym takim warkoczyku. Ostatnie oczko, które zostało, robimy 4 półsłupki, 2 po jednej stronie pod górną pętelkę i 2 po drugiej stronie też pod górną pętelkę, tylko że z drugiej strony. Kochani, naprawdę jak robicie 4 półsłupki, to Wam automatycznie przekręci na drugą stronę. I teraz z powrotem zaczynamy robić 5 półsłupków wzdłuż naszego łańcuszka. I oczywiście w ostatnie oczko tak samo robimy zwiększenie, żeby z jednej i z drugiej strony wyszło nam po bokach 4 półsłupki. Ściągamy nasz znacznik i tam, gdzie był znacznik, robimy 1 półsłupek. W kolejny półsłupek wbijamy zwiększenie. I wstawiamy oczywiście znacznik, nie zapominamy o nim. Teraz robimy 5 półsłupków. Dalej robimy zwiększenie, 2 półsłupki, zwiększenie. Potem, jak zrobiliśmy 5 półsłupków, robimy zwiększenie i jeszcze ostatni półsłupek. Właśnie, ostatni półsłupek robimy nie do końca i zmieniamy nasz kolor na ciemnoszary. Tu Wam właśnie pokażę, jak to robimy. Bierzemy ciemny kolorek,
Na szydełku mamy dwa oczka niedokończone, żeby zrobić półsłupek i teraz przeciągamy tym ciemnym kolorkiem w te dwa jasne, tworząc półsłupek, tylko że na szydełku już będziemy mieli pętelkę ciemniejszego kolorku. I dalej zaczynamy szydełkowanie właśnie ciemną włóczką. Robimy dwa półsłupki, wstawiamy znacznik i kochani, teraz będzie tylna łapka. Robimy trzy słupki z narzutem ze wspólnym wierchem. Na filmiku bardzo dobrze pokazuję, jak właśnie to robimy. Tak będzie wykonywana jeszcze druga łapka, a przednie będziemy robili tylko dwa słupki z narzutem. Zostawiamy cztery pętelki właśnie na naszej łapce, przeciągamy i wyszła nam taka dziwna rzecz. To będzie nasza łapka. Jasny kolorek już musimy odciąć i to pozostanie w środku naszego pluszaka. Najlepiej ten koniec jasnego i koniec ciemnego związać między sobą, żeby, nie daj Boże, pluszek się nie rozpruł. Szukamy kolejny półsłupek i robimy 5, kochani, półsłupków w rządek. Wideo nie jest przyspieszone, dlatego jakby mogę czasami na przykład gubić jakąś niteczkę. I teraz robimy przednią łapkę, gdzie są dwa słupki z narzutem ze wspólną tą górną częścią. Dalej szydełkujemy 4 półsłupki i z powrotem ten dzyndzol z dwoma słupkami z narzutem. Te łapki mogą wchodzić Wam w środek, ale po prostu bierzemy paluszkiem i wywracamy to na prawidłową stronę. I dalej szydełkujemy przednią łapkę numer 2. Dalej robimy 5 półsłupków i robimy ostatnią tylną nogę z 3 słupków z narzutem. I kończymy ten rządek dwoma półsłupkami. Teraz ściągamy nasz znacznik i w ten pierwszy półsłupek robimy jeden słupek z narzutem. To będzie nasz ogonek. I dalej szydełkujemy cały rząd bez zmian. Bez zmian to znaczy półsłupkami. I w końcu w tym rzędzie musi być jeden słupek z narzutem i 21 półsłupek. Dobrze, tu już skończyliśmy nasz rządek i zaczynamy robić kolejny. Tu robimy 22 półsłupki.
Dobrze, już skończyliśmy nasze ciałko, wygląda tak i teraz będziemy robili rządek, gdzie będziemy szydełkowali nasze uszki. Z pierwszego półsłupka robimy zmniejszenie. Robimy zmniejszenie raz i robimy zmniejszenie dwa. Nie zapominamy, jak ja, wstawiać z powrotem znacznik. Potem szydełkujemy 5 półsłupków i zaczynamy robić uszki. Gdy zrobiliśmy ostatni ten nasz półsłupek, w kolejny półsłupek będziemy robili 3 półsłupki z narzuconą nitką za przednią ściankę. To, kochani, będzie nasze pierwsze uszko. Możecie dokładnie, jak to robić, sprawdzić, właśnie zobaczyć na moim filmiku. Po tym, jak zrobiliśmy pierwsze uszko, robimy 4 półsłupki i tak samo robimy drugie ucho. Znaczy, że 3 półsłupki z narzuconą nitką w półsłupek za przednią ściankę. To chyba jest jedno z najtrudniejszych rzeczy, które musieliśmy zrobić w tym chomiczku. Dalej robimy oczywiście, kochani, 5 półsłupków i jedno zmniejszenie. Kolejny rządek, kochani, robimy tylko i wyłącznie zmniejszenie. I teraz jeszcze pokażę, jak będziemy robili te zmniejszenia w części, gdzie mieliśmy uszy. Zrobiliśmy 3 zmniejszenia i zostaje nam jeden półsłupek, w który wsadzamy szydełko. I popatrzcie, została nam z zeszłego rządku ta tylna nitka, którą też zahaczamy i robimy zmniejszenie. Dalej po środku 2 normalne zmniejszenia i tak samo robimy kolejne zmniejszenia. Zahaczam za uszkiem nitkę, która została tylna. I normalnie drugi półsłupek już innego boczka naszego chomiczka. Zrobiliśmy te 2 zmniejszenia i zostanie nam jeden półsłupek. Ściągamy nasz znacznik, już go korzystać nie będziemy i dalej po prostu w kółko zaczynamy robić te zmniejszenia, póki nam nie zostanie w głównej pracy 6 słupków widocznych oczków łańcuszka, ale przed tym, kochani, nie zapomnijcie wstawić oczy. Oczy wstawiamy w 4 rządku, tu pomiędzy naszymi oczami. Naprawdę zobaczycie, gdzie musicie ich wstawić, tam będzie tylko jedno miejsce, gdzie będą pięknie wyglądały. Tak wstawiamy nasze oczy, wywracamy naszą pracę i oczywiście, że zamykamy te nasze oczy. Tu dalej pokazuję, jak prawidłowo zamykać te oczy, żeby nie wypadły, bo widziałam dużo razy na TikToku, że zamykają inną stroną. To jest nieprawidłowo, kochani. Wtedy to odpięcie można otworzyć jakby za sekundę i małe dziecko na przykład to wyrwie bez żadnego problemu. Teraz poprawiamy wszystko, jeśli gdzieś na przykład tym grzybkiem naszym zahaczyli naszą pracę. Wypychamy naszego chomiczka powoli i, kochani, zaczynamy, jak mówiłam, robić zmniejszenie, aż dopóki nam nie będzie 8 oczek widocznych naszej pracy. To robimy te zmniejszenie chyba do drugiego ucha naszego chomiczka. Zrobiłam jeszcze 3 zmniejszenia, już zostawiamy, kochani, sobie taką dłuższą nitkę, żeby zszyć naszego pluszaka i, jak widzicie, wypychamy. Kochani, błagam, żadnej waty, tylko i wyłącznie kulka silikonowa, nie róbcie sobie po prostu krzywdy.
pracy została nam pętelka. Po prostu bierzemy i wyciągamy przez nią niteczkę i teraz wstawiamy naszą Himalaję w naszą plastikową igłę. I teraz będziemy zamykać to kółko. Ja zawsze zszywam taką pracę tylko i wyłącznie za przednią ściankę naszego półsłupka. Wtedy to ściągnięcie będzie wyglądało pięknie. Przytrzymując nitkę drugą ręką, ostrożnie zaciągamy nasz otwór, żeby tak się zamknąć tą dziureczkę. I oczywiście, że zabezpieczamy naszą nitkę. Przeciągamy, skręcamy tu, przekręcamy, wstawiamy w tą dziureczkę przekręconą i, kochani, zaciągamy. To będzie taki węzeł, który właśnie zabezpieczający jest. Dalej przeciągamy przez całą naszą pracę, trochę ciągniemy naszą nitkę, żeby ten węzeł schował się do środka pracy. I kochani, ja nigdy nie odcinam tej włóczki, szczerze mówiąc, ja zawsze tępym końcem igły chowam to do pracy. To służy jako dodatkowy wypychacz i jeśli nie daj Boże coś się stanie, u Was zawsze będzie dodatkowa nitka, żeby na przykład Waszą pracę poprawić. Teraz bierzemy Yarnar Jeans w kolorze różowym. Odcinamy taki niewielki kawałek i pokażę Wam, jak haftujemy nosek. Będziemy haftować nosek po prostu taką kreseczką i pokażę, jak ja robię to. Bierzemy dwa końce naszej niteczki i przeciągamy przez igłę. I żeby tak nam na końcu została taka pętelka. To dla mnie najwygodniejszy sposób haftowania, jeśli chcę grube i właśnie bez żadnych węzłów. Od jednego oka do drugiego oka wbijam igłę, tam idealnie będzie widać dwie takie malutkie dziureczki i jak Wam tu pokazuję. Dalej w tą pętelkę wstawiam igłę. Co robię dalej? Jedną nitkę z naszej igły wyciągam, zostaje mnie druga. Wstawiam ją jakby do igły, bo tu wyciągnęłam dwie. I popatrzcie, wbijam tam, gdzie wybiłam naszą igłę, tylko że poza tą pętelką. I wbijam tam, gdzie było przed tym, w tą samą dziurkę. Tylko że jedna niteczka, kochani. I popatrzcie, z dwóch stron nam wyszła taka niteczka i musimy to zaciągnąć i z jednej z jakichś stron musimy zawiązać sobie węzeł dwa razy, żeby się nie rozplątał. Tylko że, kochani, węzeł robimy nie po środku, a tak z boku, żeby go było wygodnie potem schować do środka naszego pluszaka. Teraz wbijam w tą samą dziurkę, gdzie wbijam już dwa razy, wstawiam w igłę dwie te nitki właśnie i chowam. Patrzcie, podciągam i ten węzeł się tam gdzieś schował po środku. Możecie igłą sobie poprawić ten nosek. No i oczywiście, jak mówiłam wcześniej, ja nigdy tej nitki nie odcinam, tylko chowam do środka pracy. Także jeśli Wam może być gdzieś wystanie ta nitka, normalnie igłą tak samo możecie wbić. No i taki chomiczek nam wyszedł, zostało jeszcze zrobić kokardkę. Ja szydełkuję kokardkę z tej samej włóczki, z której haftuję nosek. Cóż, pokażę, jak Wam to robić. Ja używam szydełko numer 4. Dla Was polecam szydełko na przykład 2,5 mm. Mi się wydaje, że dla Yarnar Jeans będzie dobra. Albo 3 mm. Zostawiamy sobie koniec gdzieś 5-7 cm. I tylko z tego momentu, jak właśnie zostawiliśmy sobie te centymetry, zaczynamy robić łańcuszek. Mamy 7 naszych oczek łańcuszka, zaczynamy robić słupki z narzutem i ten słupek pierwszy z narzutem wbijamy w trzecie oczko od szydełka.
Замість того, щоб виконувати останній слупок з нажутим, робимо два очка щисле і вбиваємо їх в останню пентельку нашого ланцюжка. І на кінці, звісно, робимо slip stitch, щоб забезпечити нашу працю. Tu zostawiamy też dłuższy koniec i teraz powiem dlaczego. Zostaje nam dwie niteczki z jednej strony i teraz za pomocą igły musimy tą nitkę, wbijając w każdy półsłupek, wywieźć na środek naszej pracy w różne boki. Szczerze, nie chciałam z tymi kokardkami męczyć się, dlatego bierzemy jedną z nitek i zaczynamy po środku naszej kokardki, trochę naciągając, zakręcać jedną niteczkę. W końcu potem bierzemy te dwie nitki, robimy sobie węzeł i tak nam wychodzi taka kokardeczka. Te końce nie odcinamy, ponieważ możemy nimi przyszyć tą kokardkę do naszego chomika. Oczywiście, że możecie go nie przeszywać. Na przykład ja, kiedy musiałam zrobić ich bardzo, bardzo dużo, wtedy po prostu odcinałam te niteczki, kochani, i przyklejałam na gorący klej. Jeśli nie macie gorącego kleju, weźcie i po prostu to przeszyjcie. Komu jak wygodniej. W tym przypadku pokazuję, jak to przeszyć. No a myślę, że z gorącego kleju wszyscy możecie korzystać. Jak widzicie, przyszywanie to znaczy wbić tą nitkę, przeciągnąć i zrobić węzeł. Nic takiego strasznego nie ma. Nitki, które zostały, oczywiście, że wbijamy igłę w pluszaka i chowamy. W końcu nam wyszedł taki idealny chomiczek i, kochani, jeszcze pokażę Wam, jak doczepiam zawieszkę. Już próbowałam doczepiać zawieszkę po prostu odginając to metalowe kółko. To nie pomaga, kochani, dlatego bierzemy normalną nitkę dla szycia, normalną igłę dla szycia. Nie miałam szarej, dlatego wykorzystam ciemno-niebieską, nic strasznego w tym nie ma. I tak jak haftowaliśmy nosek, wbijam te nitki w igłę. I, kochani, będziemy przyszywali. Z powodu tego, że mordka naszego pluszaka jest ciężka, wbijam nitkę trochę bliżej do twarzy. Jak zabezpieczyliście niteczkę? Możecie o tak potrzymać i popatrzeć, czy równo jest po prostu wiszenie naszego chomika. Znaczy, że czy nie gdzieś na bok nie pójdzie, czy wisi nie krzywo. I jeśli wszystko jest git, to po prostu jednym ściegiem w tył, w przód
Szydełkujemy i za każdym razem oczywiście wbijając igłę jeszcze przez ostatnie oczko naszego łańcuszka zawieszki. Przekręcamy naszą nitkę tak samo, jak zabezpieczaliśmy samego pluszaczka. Przekręcamy tą petelkę, wbijamy igłę i zaciskamy. Oczywiście, że igły też wybijamy na innym końcu pluszaka i tą nitkę to już odcinam. No i tak się prezentuje chomiczek z zawieszką. A tu jeszcze Wam pokażę, jak wygląda chomiczek brązowy. Dla brązowego chomiczka używałam włóczki Himalaya Dolphin Baby w kolorze 80-365 i kochani w kolorze 80-308 lub 80-301 dla brzuszka. I oczywiście, że dla brązowego chomiczka użyłam złotą zawieszkę. Kochani, dziękuję, że obejrzeliście ten filmik do końca. Mam nadzieję, że polubiliście ten filmik, że zaobserwowaliście mnie. Także zapraszam, kochani, na moje inne sociale, na przykład na Instagrama, gdzie bardzo proszę oznaczać mnie pod Waszymi postami i relacjami, jeśli szydełkujecie z moich tutoriali. I oczywiście, że kochani, zapraszam na mojego TikToka. Tam prowadzimy z Wami live'y, gdzie możemy w czasie rzeczywistym pogadać, możecie zadać mi jakieś pytania i po prostu bardzo miło spędzamy z Wami czas. Dziękuję za oglądanie. Polubcie ten filmik, jeszcze raz poproszę, i kocham Was i papatki życzę miłego dzionka.